Wydawało nam się, że 50 twarzy Greya to porno napisane ku satysfakcji starzejących się gospodyń domowych. Wystarczyło jednak przyjrzeć się tym książkom bliżej, aby pojąć, że to spisek czarnej, sukienkowej, watykańskiej mafii. Zawiązany tylko po to, aby sięgnąć po nasze dusze i portfele. Tak, panie już powiedział. Tak, tak, macki Watykanu sięgają dosłownie wszędzie. Upadający kościół katolicki nie cofnie się przed niczym, aby zatrzymać bezrozumne owieczki w swoich sidłach, nawet przed napisaniem pornola spójrzmy na główną bohaterkę Anastazja Stil, jej patronka, święta Anastazja to kobieta bita przez męża, która opętana zbrodniczą, monoteistyczną ideologią nie sprzeciwiła się swemu oprawcy. Podobnie uczyni bohaterka książek, obdarzona tutaj nazwiskiem: Stil. Jeżeli odejmiemy jedną literkę, zostanie nam stalowa Anastazja. To wiele mówi o jej motywacjach i metodach działania. A jej partner, można by powiedzieć ideał człowieczeństwa: bogaty, inteligentny, pewny siebie, nieulegający klerykalnym zabobonom. Jakie dostaje nazwisko? Grey, szary, jak kurz. Jak pył, jak proch, którym posypują sobie głowy mochery, wszystko po to, aby zohydzić jego świadomą postawę wobec życia. Anastazja zabiera się więc do dzieła, musi przeciągnąć greja do klerykalnego obozu. Jawi się czytelnikowi niczym nowa, lepsza Sonia Raskolnikow, wyciąga bowiem ku grzesznikowi nie tylko rękę, ale i waginę. Ktoś mógłby powiedzieć, przecież kościół katolicki ma obsesję na punkcie seksu, jak więc mógł stworzyć taką książkę? To jest dowód na perfidię, jaka ogarnęła tę instytucję, zdolną zaprzeć się nawet samej siebie, byleby tylko taca się zgadzała. Co więcej, Anastazja w łóżkowych igraszkach jest stroną uległą. Tak jak to powiedział pierwszy dyktator Kościoła katolickiego, święty Paweł, żony, bądźcie uległe mężom. No właśnie, żony. Powieść kończy się zwycięstwem Anastazji. Wrobiony w dziecko Grej zostaje zaciągnięty do ołtarza. Klerykalizm triumfuje. Jeśli przestawicie literki w pseudonimie autorki, to prawie wyjdzie wam Mesjasz Eld jest dla zmyłki. To najlepszy dowód na to, że autorem książki musi być jakiś kardynał albo może sama góra. Kto wie, czy za ciepłym uśmieszkiem kardynała Bergoglio nie kryje się renesansowy książę Kościoła. Apeluję więc, nie dajcie się omamić sukienkowej propagandzie. Spalcie Wszystkie egzemplarze Greja. Precz z zabobonem. Ludu, kolan, powstań z polan. Jakieś głupie to hasło.